Witamy w symulatorze posiadania głupszego kolegi. Usiądź wygodnie i poczuj się lepiej ze swoim obecnym stanem intelektualnym. Scjentyzm. Od scientia. Nauka. Brzmi dumnie, brzmi pięknie. Pytanie, czy nauka jest piękna? Może być piękna, czy jest brzydka? Nauka jest jak cieciorka. Można z niej stworzyć coś pięknego. Można uzyskać humus. Naukowy humus. Tak. Niemniej jednak można zrobić z cieciorką wiele innych obrzydliwych rzeczy. Można cieciorkę bezczelnie wykorzystać, mówiąc, że jest to humus. Tymczasem jest to coś zupełnie odwrotnego, niesmacznego i wyjątkowo podłego. Scjentyzm, wbrew pozorom, nie jest doktryną mówiącą o wiodącym prymie nauki. Scjentyzm jest doktryną, która mówi, że tylko nauki przyrodnicze umożliwiają nam poznanie. Czyli nie jest to doktryna stworzona z umiłowania do nauki, a jedynie pretekst do nienawiści do innych grupy nauk, jak nauki socjologiczne, co jestem w stanie rozumieć, i nauki dogmatyczne, jak na przykład matematyka czy prawo. Grecy mówili, że nauka nie ma żadnej wartości z tego powodu, że nauczać można niewolników. To znaczy, jeżeli załóżmy chcesz się uczyć języka obcego, no to możesz zmarnować na to 2 lata życia i się tego nauczyć, ale zamiast tego możesz wziąć swojego niewolnika i go wysłać na nauki, on się tam będzie uczył, ty w tym czasie zajmiesz się filozofią, która nie jest nauką przyrodniczą. Wszyscy lubią powiedzieć, że nauka jest piękna, że jest prześliczna, że się przydaje, prawda? Nie wszystko na świecie jest mądre i potrzebne. Znaczy, mądre może owszem, ale niekoniecznie potrzebne. Poglądy scjentystyczne były wielokrotnie upokarzane. Z tego powodu, że nie bazują na żadnym konkretnym dążeniu, a jedynie na disregard. A jedynie na pogardzaniu pewną grupą nauk. Pomijając już fakt źródeł nienaukowych, jak na przykład zwyczaj, tradycja, czy mistycyzm, czy religia. Słysząc o scjentyzmie, ciężko nie wyobrazić sobie typowego internetowego ateisty, aczkolwiek nie chciałbym sięgać do sztampowych przykładów. Macie ten obraz. Generalnie chcemy coś wyśmiać albo powiedzieć, że jest nieprawdziwe, to zasłanianie się scjentyzmem jest świetnym powodem. Robię z tej cieciorki coś obrzydliwego i mówię ludziom, że to jest humus, że to jest najlepszy, najprawdziwszy humus na świecie. A tymczasem humus jest piękny. Nie można jakiś podrób, jakichś falsyfikatów uznawać za prawdziwy humus. Nie wycierajcie sobie mordy cieciorką. Poświęcanie dużej ilości czasu nauce może łatwo sprawić, że bardzo często będziemy mieli rację. To jest efekt pozytywny. Niemniej jednak, ktoś, kto bardzo często ma rację, często staje się dupkiem. Kiedy masz często rację, łatwo pomyśleć, że masz zawsze rację, wobec czego możesz zostać dupkiem. A zgodnie z myślą przewodnią programu, nie chcemy być dupkami. Profesorowie na małych uniwersytetach. Dupki, nie? No proszę Państwa, to proszę kupić mi nowe meble do pokoju, to wtedy zastanowimy się nad zaliczeniami dla wszystkich. No bo ja jestem naukowcem. Ja mam rację. Nauka mnie wspiera. To jest mój humus. Czynnik ludzki bardzo często wsadza w dupę całą naukę, szczerze mówiąc. To można sobie zobaczyć po geopolityce. Próba unaukowienia niektórych dziedzin jest cholernie trudna. Czy można żyć w jaskini, nigdy nie próbując humusu? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.